Ja to pamiętam, jak byliśmy mali w 85 i walczyliśmy z Zimo. Chyba Zomo? Nie, Zimo. Jak Zimo? Zomo. Przecież mówię ci, że Zimo. WTF, WTF, WTF! Cześć, witam was moje fany w Zimo! W kolejnym odcinku na moim kanale. Nie mylił się tamten pirat, nie mylił się. To było Zimo, jak najbardziej Zimo, moi drodzy. I dziś przetestujemy sobie Zimo. Dziś sprawdzimy sobie, z czym się je te klocki, z czym... Znaczy, nie będę ich oczywiście dosłownie jadł, ale to powinniście wiedzieć. Kolejna podróbka w moich rękach. Tutaj jakaś grafika dziwna, nazwa firmy też dziwna. Co tu nie jest dziwne? Wszystko tu jest dziwne. Dziwne jest, jeżeli nie zostawiasz jeszcze subskrypcji, drogi widzu, bo uważam, że kanał naprawdę jest tego wart. Czy warte są te klocki zabawy? Zobaczymy. Nowy design, więc szkoda, że nie miałem w rękach starego designu, żeby porównać. Ale jeżeli nowy będzie słaby, to jestem ciekaw, jak stary wyglądał. Ostrzeżenie, ryzyko połknięcia, małe elementy, nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Mam powyżej 3 lat, także nie boję się, gdy Zimo jest. Instrukcji nie ma, z boku jest, ale słabe rym, moi drodzy. Mam nadzieję, że nie tak słabe jak te klocki. Wiecie, że mi zawsze brak instrukcji boli w środku, boli mi instrukcja na boku, głównie dlatego, że nie będę mógł tych klocków odbudować za 10 lat. A tak coraz częściej się waham, czy faktycznie w ogóle będę jakieś odbudował za 10 lat i przypuszczalnie faktycznie wszystkie te słabe klocki bez instrukcji po prostu zmieszam ze sobą i będę mógł sobie z nich, nie wiem, mocować chociażby, tak? Mocować, budować WTF-owe mocki. Co o tym sądzicie? O WTF-owych mockach. Budować to, czy nie budować tego? Figurka, jest, jest! Jakie to jest... Wiecie co, tak w sensie, nawet tu nie wkładam tu siły, nie? W sensie, aż się dziwię, że tak telepiąc nie wypada, bo naprawdę, ale to będzie dzisiaj tandeta, moi drodzy. Chociaż nie chwalmy, nie besztajmy kloca przed zbudowaniem, ale kurde, to jest jeden z tych złych kloców, z tych naprawdę złych, które śnią się po nocach, które pukają ci do domu i mówią, nie kupuj mnie. Znaczy, no w sensie niestety mówiłem odwrotnie. No patrz co się stało, w ogóle palcem gdzieś chcąc wyprostować, widzicie? Chcąc wziąć rękę do góry, wylatuje tułów. To jest właśnie tego typu kloc, moi drodzy. I myślę, że to mogliśmy skończyć tą recenzję. Ale dajmy mu szansę, prawda? Dajmy mu. Czasem fajnie jest się pośmiać. Wbrew pozorom na tym kanale mniej się śmiejemy niż częściej, bo klocki okazują się lepsze niż miały być. Ale te nogi spowodują, że nie da się figurką przypuszczalnie bawić, bo lekko trpiemy i wypada. Poza... No nie, no patrzcie, co się dzieje, kurde. Nawet się nie da tym zrobić, samo to wypada. Nogi trochę takie, powiedziałbym, blockowate. Z tyłu tym bardziej. Nadruk nawet tragiczny nie jest, głowa trochę gorzej, chociaż też nie ma jakiejś tragedii. Kolor się trochę różni od legowego. Nie ma jakiejś skrajnej tragedii póki co, jeżeli chodzi o wygląd oczywiście. Bo jeżeli chodzi o zabawę, no to jest tragedia. Plus doba, chciałem zobaczyć, czy głowa mi... Jak się tym bawić, moi drodzy? Nie da się. Będziecie się bawić, ruszycie nogami i one wam będą wypalać... Tułowiu! Ja tego nie robię specjalnie, naprawdę. Nie bawialne póki co. Instrukcja... Bardzo mało czytelna. Ale oczywiście spróbujemy. Zobaczcie, ja sobie muszę wstać. Dajcie mi chwilę czasu i ja buduję. No i mamy to zbudowane, moi drodzy. I co ja wam mogę powiedzieć? Czy budowało się to przyjemnie? Raczej nie. Tyle wam mogę powiedzieć. W sensie nie no, sam kloc nie budował się jakoś źle, nie szczepiał się jakoś tragicznie, paluchy mnie nie bolą, ale ta instrukcja po prostu była bardziej dla mnie zagadką niż przyjemnym budowaniem, że strona po stronie i wiecie teraz cyk, 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 cyk.
Tu było bardzo często zastanawianie się, bo kolorystyka się różni w tych klockach, wszystko jest maciupeńkie, a mało tego, instrukcja nie jest skończona, bo jak widzicie na przykład, żeby tutaj mamy te jeszcze katany po bokach, a na instrukcji brak tego, więc musimy jeszcze sobie użyć tutaj mózgu i ja nie mówię, bo używanie mózgu jest jak najbardziej w porządku, nie? Ale jednak ja chciałbym, żeby... Po pierwsze, żeby ta figurka się też nie rozpadała, chcę ruszyć ręką, ale żeby przede wszystkim budowanie sprawiało mi przyjemność, a nie zastanawianie się i zagadkę logiczną. Bo jak chcę zagadkę logiczną, to idę sobie kupić innego Chińczyka, mianowicie Sudoku. To nie jest chińskie w sumie, no to, ale no to tam japońskie czy jakieś ten, nie? A tutaj musiałem się zastanawiać. Samo budowanie, no nie to fajne, nie to złe jakby. Jedyny problem, gdzie musiałem trochę więcej siły włożyć, to faktycznie tutaj to, tą rurę, żeby włożyć w tego technika. Konstrukcja też jakoś nie powala, jeżeli chodzi o wygląd, o zastosowanie, więc może ją po prostu pominę. Rzekłbym, że generalnie to powinien być taki średniak totalny rzędu 5 na 10. Niestety nie jest. Głównie przez tą figurkę, która dla mnie jest figurką niebawialną, bo nóżki, które wypadają w tak skrajnie łatwy sposób, że nie da się tym bawić, pozbawiają jakichkolwiek dla mnie opcji bawialnych tym zestawem. Po prostu no raczej nie będzie się dało. Na półce jednocześnie też to nie będzie na tyle dobrze wyglądało, by wiecie, by robić nam za ładną ozdobę na tej półce, bo czasem zdarzają się takie zestawy, że okej, średnio się nimi bawi, ale na półce spoko, nie? Tutaj tak nie jest na pewno. Nie wygląda nie na tyle spoko, ani nie da się na tym na tyle bawić, żebym po prostu mógł to polecić. Sam zestaw oczywiście, może gdybym miał coś większego, byłoby lepsze. Te klocki, jeżeli już, to chyba bardziej łatwo niż ciężko wypadają, ale nie na tyle, żeby się, wiecie, coś tutaj rozwalało. Możemy, myślę, w miarę tym zestawem rzucać, co zresztą robi nie na pierwszej recenzji. Jak widzicie, nic się tu nie rozpada, więc not bad, w przeciwieństwie do figurki, którą... Rozpadnie się. Ej, ziomo, nie rób mi tego, kurde, powiedziałem, się roz... Ręka mu wypadła, liczy... Ziomo, nie rób mi tego, kurde, powiedziałem. Nie liczy się. No i broń, jak widzicie, się też cały czas rozpada, to ostrze wypada. Także tutaj, kurde, no nie jest po prostu najlepiej, bo też nie oszukujmy się, ale to ta figurka powinna być najbardziej jednak tym cennym elementem z tego zestawu. Innymi słowy, Zimo polecić, no nie mogę, po prostu nie mogę. Ani ładne, ani bawialne. Unikajcie naprawdę znacznie więcej wartościowych, czy to podróbek, czy no wiadomo, oryginałów, nie? Dzięki, że byliście tutaj dzisiaj ze mną. Oczywiście to nie ostatnia recenzja na tym kanale, więc zostawcie tego suba, jeszcze raz przypominam o nim i będę wam serdecznie wdzięczny. Napiszcie też opinię, może wy macie Zimo i może Zimo powiecie jest dobre i gadam głupoty. Może tak być, nie wykluczam. Napiszcie mi wtedy o tym. Dzięki, że dzisiaj byliście. Mam nadzieję, że wkrótce widzimy się w kolejnych oczywiście recenzjach na moim kanale. Bye!